Maria Stanga, Maria z Twej miłości, Maria z nocy, z tej pięknej namiętności, Maria z przedmieścia, aż z Buenos Aires to ja. W malowniczej scenerii Golińskiego Parku odbyła się niezwykła muzyczna uczta. Dla lokalnej publiczności wystąpiła Joanna Aleksandrowicz z utworami z najsłynniejszych polskich filmów i musicali. Jej autorski projekt Od nocy do nocy zagościł już w prawie 250 miejscowościach. Joanna koncertuje po całej Polsce, ponad 200 koncertów na różnych scenach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory muzyki filmowej Noce i Dniewa, Bank, czy muzykalu Metro. Udział w koncercie był oczywiście bezpłatny, było można nabyć bezpłatne wejściówki, które uprawniały do miejsc siedzących, ale cieszę się, że mieszkańcy gminy Golina nie tylko skorzystali z zaproszenia, przynieśli ze sobą różnego rodzaju krzesełka, maty plażowe, koce, gdzie słuchali muzyki filmowej, muzykalowej prezentowanej przez Joannę Aleksandrowicz. Joanna Aleksandrowicz to wszechstronnie uzdolniona aktorka i wokalistka, która występowała do tej pory na wielu scenach teatralnych, m.in. na deskach Teatru Wielkiego we Wrocławiu czy Teatru Muzycznego w Gdyni. Współpracowała z tak znanymi reżyserami jak Wojciech Smarzowski czy Marek Koterski. Aż z Buenos Aires, duch Buenos Aires, Maria, kim jesteś ja dziś? Jak możemy przeczytać na stronie internetowej wokalistki, projekt Od nocy do nocy to opowieść o wrażliwości artystki, o tym, jaka muzyka inspirowała ją od najmłodszych lat. Mówi o jej ideałach, o tym, jak widzi świat. Każde spotkanie z publicznością jest dla niej ważne, inne, osobiste, mimo tego, że repertuar koncertu jest ten sam. Ten projekt daje ludziom energię, siłę, wiarę i nadzieję. Koncert zainaugurował obchody 660-lecia lokacji miasta Golina. Po pandemii od dłuższego okresu czasu nie było tego typu imprez na terenie miasta i gminy Golina. Ten dzisiejszy koncert Joanny Aleksandrowicz zapoczątkował naszą 660-lecie istnienia, funkcjonowania miasta Golina. W tej dzisiejszej scenerii Parku Miejskiego odrestaurowanego w ostatnim okresie czasu dzięki funduszom europejskim, dzięki również zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego, jak i samej gminy Golina, pracowników funkcjonujących w ramach działu inwestycyjnego gminy Golina, udało się nam zrealizować ten projekt. Chcieliśmy pokazać to społeczeństwu. Poszarość, 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 na co w kolejce tej czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Kalendarz imprez z okazji jubileuszu nadania praw miejskich Golinie jest bardzo bogaty. Oczywiście odbędą się różnego rodzaju konkursy plastyczne, historyczne na temat wiedzy o królu Kazimierzu. Ponadto będzie koncert zespołu Pectus na koniec września, na których serdecznie zapraszam. I patrzysz wzrokiem po nory. Dla ciebie życie to knajpa portowa.